Janusz Kulik, prezes zarządu. Przepraszam, prezes Paprowski. Janusz Paprowski, przepraszam. Jak pana Paprowskiego imię? Janusz. Przepraszam. Stawił się też świadek. Wincenty Kulik. Pan Wincenty Kulik. Dobrze. Proszę państwa, ponieważ w ostatniej chwili wkładały pisma, to już coś nie dołączali ich. Pełnomocnikowi. 19 lutego wiadomo, żeby nie doszły, to proszę może teraz je doręczę. Panu Powodowi Tuczkowi pismo pełnomocnika strony pozwanej. Proszę sobie, panowie, się poczytać w międzyczasie, jeżeli da radę. A panu pełnomocnikowi pozwanego też pismo pana Powodowi. Nie chciałabym się nadmiernie wytratać z czasu, bo przypominam, że rozprawa jest nagrywana, więc tym bardziej powinno nam zależeć na tym, żeby przebiegała sprawnie. Więc pytam tylko na razie ogólnie, czy stanowiska są podtrzymywane, jak rozumiem, w procesie, tak? Tak. Tak, panie Dudek? Tak, proszę, stron pozwanej? Tak, wysoki sądzie, stanowisko jest tak. Wobec tego sąd przystępuje do przesłuchania świadka pana Wincentego Kulika. Tak, dostęp został dopuszczony, więc zaczynamy. Staje świadek. Wincenty Kulik. Niech pani góry może jeszcze zaznaczy, że publiczność też jest, tak? Bo ja sobie fajnie zaznaczył. Wincenty Kulik. Ile pan ma lat, proszę pana, licząc kalendarzowo? 71. Wykształcenie jakie pan? Wyższe. I z zawodu jest pan? Administratywista. Administratywista. Tak. Zamieszkały w miejscowości Wałbrzych? Adres Sztabno-Zdrój Kolejowa 22. Nie dosłyszałam. Adres do doręczeń to jest Czarnozdrój Kolejowa 20. Ale mieszka pan ogólnie rzecz biorąc gdzie? W Świebodzicach. Zamieszkał w Świebodzicach. Za fałszywe zeznania, myślę, nie był pan karany. Czyli która ze stron domaga się odebrania od świadka przyrzeczenia? Pan się domaga odebrania przyrzeczenia, tak? Dobrze. Pouczam pana o bezwzględnym obowiązku mówienia prawdy i o tym w szczególności, że za złożenie zeznań fałszywych grozi odpowiedzialność karna z karą pozbawienia wolności do lat 3. Sąd odbierze od pana przyrzeczenie. Proszę, żeby wszystkie osoby na sali rozprostały. A pan proszę, żeby powtarzał za mną treść przyrzeczenia. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił. Że będę mówił. Szczerą prawdę. Szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego, co jest mi wiadomo. Z tego, co jest mi wiadomo. Dobrze, proszę bardzo. Pozostanie za bawierką poświadom. Proszę pana. Możliwie jak najzwięźniej, ale też niemożliwie dokładnie. Proszę przedstawić sytuację pana Powoda Dudka, w szczególności co jest panu wiadomo na temat okoliczności jego wykluczenia z Polskiego Związku Działkowców. Czy i jaką rolę pan w tym odegrał? No, ja nie widzę swojej roli, ponieważ to była decyzja zarządu ogrodu.
Następnie w postępowaniach odwoławczych sprawą zajmowały się komisje rozjemcze, organy działające niezależnie od okręgowego zarządu. Na tych etapach nie jest uznana sprawa. Pani w jakiś sposób zainicjował? Nie. Natomiast uczestniczyłem w konferencji delegatów Ogrodu Podzamcze, gdzie krytycznie podawano ocenie wypowiedzi pana Dudka, korespondencje pana Dudka w sprawach dotyczących tego ogrodu. W wystąpieniu swoim, jakie miałem w podsumowaniu, no ze względu na to, że w większości tematyka tych wystąpień pana Dudka dotyczyła ogrodu działkowego Podzamcza i różnych wniosków dotyczących funkcjonowania tego ogrodu, no zaapelowałem, żeby konferencja się tym zajęła, bo to był organ odpowiedzialny do tego typu decyzji. Dlaczego pan Dudek został wykluczony? No uzasadnienia szczegółowego nie pamiętam. Nie zna pan treści uchwały, tak? Sentencję uchwały pamiętam, no wykluczono, zarzucając panu Dudkowi działanie na szkodę związku. Nie analizowałem tej uchwały zarządu. Czy twierdzi pan, że nie znajdował się pan w żadnym, że tak powiem, ciele, które podejmowało decyzję odnośnie pana Dudka? Znajdowałem się jako prezes okręgowego zarządu wtedy, kiedy rozpatrywana była wniosek pana Dudka o uznanie za nieważne zebrania delegatów w jego kole, w którym on tam posiada działkę. Ale mam na myśli jakiś organ, który podejmował decyzję personalną wobec osoby pana Jerzego Dudka. Nie zajmowałem się żadnym z tych organów tą sprawą. Co jeszcze chciałby pan w tej sprawie powiedzieć? No, chyba nic więcej, bo cóż, nie ja dokonywałem tutaj, to znaczy nie podejmowałem decyzji w tych sprawach. Nie miałem możliwości wpływania na takie i inne rozstrzygnięcia. No pan Dudek czuje się tą decyzją, jakby to powiedzieć, no bardzo pokrzywdzony, uważa, że działał na nie na szkodę, tylko wprost przeciwnie, w celu umocnienia jakoś, no nie wiem, pozycji działkowców, tak to nazwijmy, w ogrodach działkowych, a tymczasem no właśnie zarzucano się jakieś no nieprawidłowości, niewłaściwe postępowanie. Jeszcze raz podkreślę, że nie pamiętam, nie znam uzasadnienia uchwały zarządu, którą to wykluczono pana Dudka, to znaczy pozbawiono członkostwa i prawa wykonywania działu. Więc trudno byłoby tutaj czy zajmować stanowisko w tej sprawie. No w sumie razem, o ile sobie przypominam z tej korespondencji, bo zalewani byliśmy korespondencją mailową, zresztą nie tylko my, ale wszystkie możliwe instytucje, media w Polsce, to już pomijając kwestię oceny przez pana Dudka funkcjonowania związku, prawa, to o ile sobie dobrze przypominam, to chodziło głównie, pan Dudek tam wnosił i chyba to było zarzewia całej tej sprawy. Pan Dudek wnosił o zamykanie bram, zabezpieczenie ogrodu, monitoring, no ale to leży właśnie w kompetencji walnych zebrań w ogrodach, a tu w tym przypadku Podzamczek konferencji. O ile wiem, no nie podjęła w tym zakresie żadnej decyzji konferencji. Znaczy nie podzieliła tu wniosków pana Dudka w tym zakresie.
No, pan Dudek tam przypisuje jakieś wystąpienia osobiste przeciwko niemu, prawie że zmierzające do jakby naruszenia, ja wiem, jakby wręcz nietykalności. Nie jestem w stanie tu stosunkować się do tego, ponieważ no takich, jeżeli z mojej czy strony... Pan jakieś, czy pan miał jakie osobiste kontakty z panem Dudkiem, nie, czy nie miał? Nie miałem żadnych, to tak prawdę powiedziawszy, po raz pierwszy mam okazję pana Dudka. Widzicie się na sali, rozmawiać. Czyli żadnych spraw z jego wniosku, na jego prośbę, żądania pan nigdy nie załatwiał, tak? No, dokładnie nie pamiętam, bo te sprawy w zasadzie się działy 3 lata temu. No, byłem przesłuchiwany przez policję. W sprawach oskarżeń pana. Tak, pana Dudka, tak. Natomiast nic więcej sobie nie jestem w stanie przypomnieć, co się łączyło z panem, z osobą pana. Dobrze. Panie Dudek, ma pan pytania do świadka? Myślę, że tak, prawda? No to tak. Proszę, zadawać. Ale ja rozumiem, że nie zawsze da się jakoś tak precyzyjnie pytanie zbudować, ale proszę, żeby się jednak pana pytania koncentrowały wokół pana sprawy dotyczącej pana osoby. Proszę pana, jakie pan zajmuje stanowiska w Polskim Związku Działkowców? Jestem prezesem Okręgowego Zarządu Sudeckiego i wiceprezesem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Czyli zajmuje pan dwa stanowiska. Dlaczego? No, tak, to nie jest wbrew statutowi. Statut, to jest możliwe, tak? Ale to jest wbrew logice, proszę pana. Proszę pana, ja pana nie słyszę. To jest wbrew logice, proszę pana, bo jeżeli pan podejmuje decyzję... Panie Dudek, ja prosiłam i nadal proszę, żeby nie komentować, tylko, bo będzie pan jeszcze przesłuchiwany, jeżeli to ma jakieś znaczenie, tylko jednak koncentrować się na zadawaniu pytań. Wysoki sądzie, ja po raz trzeci zwracam też uwagę, że następnym razem to po prostu poproszę o zmianę przewodniczącego, bo to już się staje. Proszę pana, decyzja należy do pana, ale ja pana... Już rozpocząłem i już mnie sąd wyprowadził po prostu. Próbuje mnie wyprowadzić z toku mojego tutaj, mojej koncepcji i rozbić ją. Proszę pana, proszę zadawać świadkowi pytania. Proszę pana, ile pan zarabia na tych stanowiskach? Jeżeli chodzi o funkcję prezesa Okręgowego Zarządu i wiceprezesa Krajowej, są to funkcje społeczne, nie zarabiam, że tak powiem. Tak, ale posiada pan jeszcze etat, prawda? I mi chodzi o to, ile pan zarabia z kasy działkowców. Nie wiąże się to z funkcjami, o których tu mówiłem. Czyli tak, jeździ pan do Warszawy za własne pieniądze, tak? No, akurat jeżeli chodzi o wyjazdy, delegacje. Proszę pana, jaki pan posiada etat w Okręgowym Zarządzie Sudeckim? Jestem na niepełnym etacie dyrektorem. Ile pan zarabia? Biura czego? Biura Okręgowego Zarządu. Aha. Ile pan zarabia? Proszę? Od dawna? No, około 20 lat. Jeżeli chodzi o zarobki, nie wiem, na ile to się z sprawą wiąże. Chce pan na to odpowiedzieć, czy nie? To nie. Proszę powiedzieć. Nie. No. Wysoki sądzie, to się wiąże ze sprawą, bo po prostu to jest motyw działania tego pana i im podobny, bo oni po prostu to dla pieniędzy robią. Dlatego ja jako działkowiec i tu działkowcy chcielibyśmy wiedzieć, ile pan Kulik bierze z naszych składkowych pieniędzy. No, ośrodek nie chce odpowiedzieć, sąd nie będzie go do tej odpowiedzi przymuszał. Będzie to oceniał, wydając orzeczenie, ale... Twierdzi pan, że od 20 lat pan zajmuje te stanowiska, tak? No, nie mogę dokładnie powiedzieć, ale gdzieś w tych granicach. Proszę pana, znaczy, ale... nie te stanowiska, jako dyrektor biura, natomiast jeżeli chodzi o stanowiska pochodzące z wyboru, jako członek organów związku, więc tutaj to są zupełnie inne
bo pełniłem funkcję sekretarza okręgowego zarządu, prezesa, a funkcję prezesa, wiceprezesa Krajowej Rady drugą kadencję pełniłem. Jako funkcję prezesa okręgowego zarządu sudeckiego, ile lat pan pełni? Chyba w granicach 15 lat, niewiele potem. Jaki to ma związek z pana sprawą, panie Dudek? Ma to związek z sprawą. To proszę sądowi, jak nie będę w tej chwili komentował, bo Wysoki Sąd chce, żebym raz komentował, dlatego raz nie. Dlatego pytam, ponieważ... Jeżeli Wysoki Sąd stwierdza, że to nie jest pytanie związane ze sprawą, to proszę uchylić pytanie. Będę to rozważać. Proszę dalej. Proszę pana, czyli kadencyjność pana nie obowiązuje, tak? Obowiązuje, tak jak wszystkich członków organu i organów związku. Obecnie obowiązuje 4-letnia kadencja. A może pan, kandydować pan powtórnie, tak do nieskończoności? Nie ma czegoś takiego, że należy opuścić po upływie kadencji stanowisko, tak? Musi być wybrany ktoś inny. Nie ma czegoś takiego wymowy. Nie ma czegoś takiego w statucie Polskiego Związku. Dobrze. Proszę. Proszę pana, twierdzi pan, że pan jest prezesem zarządu okręgowego zarządu sudeckiego. Kto to może potwierdzić, gdzie to jest uwierzytelnione? Bo ja, proszę pana, mogę kwestionować, czy pan jest, zajmuje takie stanowisko. I występując tu przed sądem, nie ma pan żadnej legitymacji potwierdzającej, że pan pełni takie funkcje. Gdzie to jest uwierzytelnione? W dokumentach organizacyjnych związku. To znaczy, dlaczego te dokumenty organizacyjne i organy nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym? W Krajowym Rejestrze Sądowym władze krajowe są rejestrowane i tam są ujawnione. Nie, proszę dokumenty, pana, też powinny być zarejestrowane władze terenowe i sąd rejestrowy wezwał państwa, żebyście to uzupełnili. Nie uzupełniliście i w tej chwili się toczy postępowanie o wykreślenie PZD, co pan powinien wiedzieć. Czyli nigdzie nie jest pan. Po prostu w tej chwili występuje panie pan... Panie Dudek, proszę posuwać się w zadawaniu pytań dotyczących bezwzględnie pana osoby, pana powództwa. Wysoki Sądzie, ja stwierdzam, że ten świadek, domniemany prezes, po prostu... stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Konkluzja jest taka, że ten świadek nie jest prezesem, tylko się podaje za prezesa, bo on nigdzie nie jest ujawniony po prostu w dokumentach urzędowych i dlatego ja chcę stwierdzić i ustalić pozycję tego pana. Jeżeli Wysoki Sąd stwierdza, że to jest świadek i że to jest prezes, no to w porządku. To jest po prostu świadek Wincenty Kuli. Nie prezes, tak? No ja wiem, ale tutaj podaje się jako prezes i ja chcę ustalić, czy jest to prezes, czy nie jest prezes. Bo według mnie to nie jest prezes po prostu. No ale chyba tego nie będziemy rozstrzygać, prawda? Nie widzę tu powodu. Nie, no to jest też w powództwie, Wysoki Sądzie. Nie, powództwo dotyczy uchylenia stwierdzenia nieważności uchwały zarządu PZD w Wałbrzychu w sprawie pozbawienia Ryszarda Dudka członkostwa Polskiego Związku Działkowców i prawa użytkowania działki nr 2280. No to nie jest koniec, Wysoki Sądzie. Tam są dalej wnioski o podjęcie nadzoru funkcji kontrolnej i tylko tam przez kogo? Przez sąd? Tak. W związku z tym, że właśnie jest tutaj taka patologia w Polskim Związku Działkowców, że ci panowie anonimowo po prostu działają i tak dalej, w imieniu administrują ziemią Skarbu Państwa i tak dalej. Kiedyś istniał przepis, który pozwalał sądowi na takie ingerowanie w sprawy, tak jak pan, ale ten przepis został czas jakiś temu uchylony. Jeżeli zna pan... Nie ma funkcji, nie ma funkcji kontrolnej, tak? Proszę pana, proszę zadawać pytanie. I zaraz ja to sobie zapiszę, bo to nie ma funkcji kontrolnej, tak? Nie ma funkcji sygnalizacyjnej. Tak? Potwierdza to Wysoki Sąd? Nic takiego nie powiedziałam, proszę. No ale jest funkcja sygnalizacyjna, pana, czy nie? Przypominam panu pana rolę w procesie. Jest pan stroną powodową w sprawie dotyczącej pana osoby. Proszę świadkowi zadawać pytania, nie wdawać się w dyskusję z sądem. Proszę o to stanowczo.
Proszę pana, stwierdził pan, że widzi mnie po raz pierwszy i że nie miał kontaktu. Ja byłem, proszę pana, kilka razy w zarządzie okręgowym, chciałem się spotkać z panem. Zostawiłem namiary i jakoś nie chciał pan się ze mną spotkać. Dlaczego? Pan ma jakąś wyższą pozycję, jest innym działkowcem proszę niż pana, ja. No ale jak pan już zadał pytanie, świadek ma odpowiadać, to proszę nie wpadać, bo pokrywają się wypowiedzi, potem nie możemy tego odsłuchać. Nie kojarzę, żebym odmawiał. Nie kojarzę, nawet nie pamiętam, żeby pan chciał się ze mną spotkać, żeby te informacje do mnie dotarły. Dobrze, proszę pana. Teraz przejdziemy do konferencji ogrodu Rot Podzamcze z 10 kwietnia. Tam, gdzie podjęto tą uchwałę o napiętnowaniu mojej osoby, pan tam był. Pierwsze pytanie, proszę pana, zablokowano mi wejście na tą konferencję. Jest to naruszenie statutu, czy nie? To była konferencja delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego Podzamcze. Pan nie był delegatem, o ile pamiętam. Nie został pan wybrany na... Nie uzyskał pan mandatu delegata na swoim zebraniu koła. Proszę pana, czy takie przepisy, że działkowiec ma prawo zwracać się do każdego organu PZD albo brać uczestniczyć w zebraniu tam, gdzie podejmowana jest uchwała na jego temat, obowiązują, czy nie? Przepraszam, proszę powtórzyć, bo ja nie dosłyszałam. Czy takie przepisy, że działkowiec może zwracać się do każdego organu PZD, obowiązują? No, tak, no jak są, to pewnie obowiązują. Czynnik. No nie, no pan twierdzi, że nie mogłem wyjść, a ja twierdzę, że jako członek Polskiego Związku Działkowego mogę zwrócić się do każdego organu, czyli do konferencji ogrodu. Ja tam nie przyszedłem głosować, tylko proszę pana, ja chciałem się zwrócić o ochronę użytkowania swojej działki. Miałem prawo czy nie? Pan cytuje jeden przepis, tam jest kolejny przepis, który właśnie powiada, kto ma prawo uczestniczyć w konferencji. To jest co innego, proszę pana. Ja nie chciałam uczestniczyć, bo... Proszę nie przerywać świadkowi, prosiłam. Konferencja nie zajmowała się pana sprawą indywidualną i tak na dobrą sprawę, o ile dobrze sobie przypominam, nie podjęła w tym zakresie decyzji, no, ponieważ to dopiero zarząd ogrodu podjął uchwałę o pozbawieniu pana członkostwa, natomiast z uchwały konferencji to nie wynikało. To tam jakieś ogólne były tylko chyba, o ile sobie dobrze przypominam, oceny pana wystąpień i oceny funkcjonowania ogrodu i związku. No ale pan mi uciekł, proszę pana, odpowiedzi. Ja się pytam, czy mogłem się zwrócić do konferencji ogrodu, na przykład odwołać się od tej decyzji, że nie mam mandatu delegata, bo ja miałem, proszę pana, mandat delegata. Mogłem, czy nie mogłem się zwrócić do konferencji ogrodu? Jeżeli chodzi o tą sprawę przebiegu, bo pan również wniósł o uznanie za nieważną, no, za nieważne zebranie koła, w którym pan ma działkę i w którym wybierano delegatów. Przeprowadzono kontrolę przebiegów tego zebrania, zebrano wszystkie... Przepraszam, że przerwie, pan nie odpowiada na pytanie. Prosiłam, żeby pan nie przerywał. Z zebranych materiałów wynikało, że konferencja ta... Zebranie to było przebieg, jego był w sposób prawidłowy. Jeżeli chodzi o kwestię wyboru, no też nie było wątpliwości co do tego, że pan nie uzyskał tam, o ile sobie przypominam, wymagany 50% plus jeden głos. No i w tej sytuacji podjęto decyzję, że nie ma podstaw do uznania tego zebrania za nieważne i nakazanie powtórzenia. Stąd no, nie nabył pan uprawnień delegata i konsekwencją tego było to, że nie dopuszczono pana do udziału w konferencji. Proszę pana,
Ja nie pytam się i nie chciałem brać udział jako delegat, tylko zwróciłem się chciałem się zwrócić do konferencji i przedstawić swoją sprawę. I statut mi to gwarantuje. Dlaczego, proszę pana, pan będąc na sali i będąc wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców doprowadził do tego, że został złamany statut? Doprowadził pan do tego, że został złamany statut? Nie, w żadnym wypadku. Ja tak na dobrą sprawę, o ile sobie dobrze przypominam, to nie miałem świadomości, że pan Dudek chce uczestniczyć w tej konferencji, bo to gdzieś później dopiero z wystąpień pana Dudka się zorientowałem, że tam było jakieś zamieszanie i nie dopuszczono go, ale to poza salą się działo, to nie na sali, w której ja uczestniczyłem. No to pan zaprzecza właśnie temu dokumentowi, że pan rzekomo kontrolował i tak dalej, bo pan tam napisał, że ja robiłem jakąś awanturę i właśnie uczestnicy na sali zorientowali się, że trzeba mnie wykreślić. Zamykam ten temat, panie Dudek. Proszę dalsze pytania kierować. Czyli nie chce pan odpowiedzieć na to pytanie. Teraz tak. Proszę pana, mam tu protokół z tej konferencji. I tutaj pan na tej konferencji napiętnował działania pana Ryszarda Dudka. Proszę pana, czy prezes Polskiego Związku Działkowego może napiętnować działkowca? No, prawdopodobnie takich słów nie użyłem. Ten protokół nie był autoryzowany przeze mnie i raczej nie posłużyłem się tym słowem. Być może zwróciłem uwagę, że konferencja jest tym organem, który może dokonać pewnej oceny, z tym również pana, tych reakcji związanych z oceną funkcjonowania obrony działkowego, czyli podejmowanych działań. Jednym słowem, proszę pana, ten protokół podpisał pan Józef Kuriata i pan Zygmunt Sienkiewicz. Uważa pan, że oni kłamią, tak? Nie mógłbym zarzucić, że kłamią, ale mogę jedynie stwierdzić, że o ile sobie przypominam, to najprawdopodobniej zupełnie innych słów użył. No, że nie protokołu nie autoryzowałem. Czyli tu następne pana wystąpienie, że rzekomo Rzecznik Praw Obywatelskich był zagrożeniem dla działkowców, to też jest nieprawda? Uchylam to pytanie, panie Dudek, jako taka wypowiedź oczywiście istnieje w tym protokole, ale nie ma bezwzględnego związku ze sprawą. Proszę dalej się posuwać z pytaniami. Proszę pana, na tej konferencji podjęto uchwałę numer 16/2010. Która właśnie wzywała zarząd do tego, żeby mnie skreślić z listy członków PZDD. Czyli pan twierdzi, że nie miał pan nic wspólnego z tą uchwałą, bo tak tutaj zanotowałem. Czyli to wcześniejsze pana wystąpienie do napiętnowania nie miało żadnego znaczenia, tak? No po pierwsze jeszcze raz powtarzam, że to nie są moje słowa, to wezwanie do napiętnowania. Po drugie, o ile sobie przypominam, w uchwale tej nie ma zobowiązania zarządu do pozbawienia pana członkostwa, a jedynie tylko chyba do podjęcia decyzji zgodnie z postanowieniami statutu. Jest trochę inaczej. Tak, proszę pana, a czy ta uchwała dotyczy mojej osoby, czy nie dotyczy mojej osoby? No, chyba tak. No to proszę pana, zgodnie ze statutem członek Polskiego Związku Działkowego ma prawo uczestniczyć w zebraniu, gdzie jest podejmowana sprawa i uchwała dotycząca jego osoby. Dlaczego pan nie podjął nadzoru w tej sprawie i nie zablokował tej uchwały? Czego nie zrobił? Nie zablokował tej uchwały. Nie zablokował, tak? No przede wszystkim konferencja była zwołana w zupełnie innym celu, cel statutowy tam. Zadanie statutowe były postawione przed. Natomiast ta pana sprawa to trochę tak spontanicznie wypłynęła i stąd trudno byłoby
pana zapraszać, ponieważ imiennie, nie, to znaczy imiennie, ta uchwała bezpośrednio nie wpływała na pana prawa, jeżeli chodzi o prawa do członka i prawa do użytkowania działki. Natomiast takie skutki to dopiero wywoływała uchwała zarządu. I o ile wiem, na posiedzenie zarządu był pan chyba zaproszony i zapewne uczestniczył pan. Nie wiem, proszę pana, ale jest zebranie działkowców i rozmawia się i debatuje o mojej sprawie i ja, zgodnie ze statutem ja mam prawo uczestniczyć. Dlaczego pan nie zablokował tej uchwały po prostu, stwierdzając, że przysługuje mi prawo do obrony? Nie widział pan potrzeby, możliwości? Nie widziałem potrzeby, ponieważ ta uchwała oddawała sprawę zarządowi ogrodu, a więc temu właściwemu organowi. Konferencja nie była władna rozstrzyganie indywidualnych spraw działkowców. Jedynie dokonała pewnej oceny i wyciągnęła wnioski z tej. Konferencja ogrodu podjęła też, to jest drugie zastrzeżenie do tej uchwały, rozstrzygła o indywidualnej sprawie, proszę pana. Działkowiec ma prawo, tak jak mówię, bronić się. Czy konferencja ogrodu miała prawo podjąć decyzję w sprawie indywidualnego członka? Uchwała konferencji była poddana na pana wniosek również kontroli przez organ drugiej. Tak, raz pan kontrolował na posiedzeniu, na konferencji, a później u siebie w biurze, to wiemy. Ale ja nie o to pytam, proszę pana. Nie został pan tutaj pozbawiony prawa, że tak powiem, swojej obrony. To nie, jak nie, proszę pana, zarzucono mi wystąpienia, rozpowszechniania i jakiś zarzut zaprzestania opłacania składek, to są bzdury, proszę pana. Ja chciałem się bronić, dlaczego mnie nie zaproszono, nie wpuszczono i tak dalej. To są bzdury i działkowcom bym to wyjaśnił, proszę pana. No nie mogę powiedzieć, bo nie ja decydowałem, czy pan... No pan decydował, pan był na tej konferencji jako organ nadzoru. Pan świadek powiedział, że nie on decydował, pan wypowiedział się, że on decydował. Zamykamy temat, proszę. No nie zamykamy, bo jeszcze nie zostały. Proszę pana, mówi pan, że ta uchwała została podjęta spontanicznie, tak? To skąd działkowcy wiedzieli o tych rzekomych jakichś pismach i tak dalej, mailach, czy... Ja rzekomo miałem do działkowców pisać coś. Skąd oni to wiedzieli? Czy wiedzieli właśnie od pana wystąpienia i wcześniej przewodniczącego koła? To były te dwa wystąpienia. Nie wiem, skąd wiedzieli, to trudno mi powiedzieć. Natomiast w dyskusji się to przewijało, a ponadto, o ile dobrze pamiętam, to na zebraniach kół również. Bo tych kół na ogrodzie, nie wiem ile tam jest, 10 czy 6. I na kilku kołach to się przewijało, także to zostało przeniesione na konferencję. No i ta, i nie przeze mnie, że tak powiem. Proszę pana, tą uchwałę podjęto pod koniec tej konferencji, po pana wystąpieniu. I tak, proszę pana, ta uchwała nie była ujęta w porządku obrad. Dlaczego pan dopuścił podjęcie uchwały poza porządkiem obrad? No, ta moja ingerencja na uchwale, ja też tam byłem swoistym gościem na konferencji. Ta moja możliwość ingerencji nie szła tak daleko, jak pan tutaj próbuje mi sugerować. Natomiast jeszcze raz powiadam, że ta uchwała poddana została badaniu w trybie nadzorczym na pana wniosek przez organ drugiej instancji. Nie rozumiem tego, proszę pana. Czyli na tej konferencji pan był gościem, czy jako organ nadzoru? Gościem. Gościem. Nie byłem uczestnikiem takim jak wszyscy inni, ale zaproszonym gościem. No widzi pan to, czyli na konferencji mogą być goście, byli inni goście, policjanci, a ja działkowiec nie mogłem być gościem, tak? No jeszcze raz podkreślam, że to była konferencja delegatów.
I no proszę sobie wyobrazić ogród, to może trochę tak ze względów praktycznych, który ma 2600 działek, zechciałaby no przynajmniej połowa. Po to zresztą konferencja, więc stopniowy przebieg tych zadań się odbywa. Przynajmniej połowa uczestników konferencji działkowców, więc no z tego względu możliwość uczestniczenia została ograniczona tylko do delegatów. A pan nie był delegatem. Pan raz kontrolował podjęcie tą uchwałę jako organ nadzoru na tej konferencji, a drugi raz twierdzi pan, że też kontrolował ją jako prezes. I właśnie tutaj jest ta dualizacja tych stanowisk podwójne, ale to zostawiamy. Proszę pana, stwierdzi pan, że to jest prawidłowa uchwała i tak dalej, że nie naruszano prawa do obrony, ale tu jest taki zapis, proszę pana, z tej uchwały, że rzekomo posługiwałem się własną, lecz niedopuszczalną prawnie interpretacją przepisów związkowych. To jest jakieś przestępstwo, proszę pana? Czy działkowiec może interpretować, czy nie, przepisy związkowe? Nie za bardzo jestem w stanie tutaj zinterpretować tego. No nie, no twierdzi pan, że to jest prawidłowy zapis. No jeżeli to zakwestionowano zapewne pana interpretację statutu, że każdy działkowiec może uczestniczyć na konferencji, podczas kiedy któryś tam z kolejnych przepisów statutu powiada, że w konferencji uczestniczą delegaci wybrani na zebraniach kół, a więc tutaj chyba o to chodziło, że pan dowolnie interpretuje ten statut, no tak jak panu to odpowiadałem. W tej uchwale też rzekomo zarzucili mi przejęcie funkcji zarządzania ogrodu z pominięciem zarządu. Jest to łamanie przepisów ustawy. Tak, proszę pana, jeżeli czy działkowiec może zgłosić postulat przejęcia funkcji administratora ogrodu, bo po prostu to są osoby starsze, niekompetentne już i tak dalej, żeby ogród był prawidłowo zarządzany. Czy to jest naruszenie przepisów regulaminowych, statutowych, ustawy o rodzinnym ogrodzie działkowym? Nie kojarzę z tą sprawą takiego. No pan twierdzi, że tu jest wszystko w porządku. Ja się pytam właśnie, czy takie zapisy mają sens, proszę pana. No stwierdzi pan, że wszystko jest w porządku, to proszę udowodnić to, że to ma sens. Świadek zeznaje o faktach, a nie ma udowadnień. No właśnie kwestia ocen i tak dalej, interpretacji, no mówię, to jest chyba zbyt daleko. Dodam, że bo pan tu identyfikuje z moją osobą, ale uchwałę podejmował organ Polskiego Związku Działkowców, a więc Prezydium Okręgowego Zarządu w składzie 11-osobowym, a więc no, to była decyzja kolegialna. Dobrze, to już kończymy tą uchwałę 16. Proszę pana, to podjęto ją na koniec po pana wystąpieniu. To kiedy tą uchwałę przygotowano? Kto ją przygotował? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie badałem i nikt ze mną, Zgodnie z tym protokołem, proszę pana, z konferencji, to jest pana wystąpienie i jest następnie głosowanie. Czyli co, ta uchwała musiała być przygotowana wcześniej, a pan mówi, że była przygotowana spontanicznie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy, kiedy to zostało. No ale fizycznie jak to mogło być, proszę pana? Pan występuje przeciwko mojej osobie i od razu zaraz jest następny punkt, głosowanie uchwał. Ta uchwała jest poza porządkiem i co byście głosowali w tym momencie? Czy pan głosował? Nie. No ale co delegaci głosowali, proszę pana, no, skoro nie było uchwały? Uchwały, które proponowała komisja uchwał i wniosków. No ale skąd komisja nie miała czasu, proszę pana? Nie. Bo to było poza porządek. Nie wie pan, tak? Nie wiem, być może... No pani Klimków tu zeznała, że to konferencja, a faktycznie to pani Klimków przygotowała tą, bo ona była w tej komisji, co pan mandatowej, czy tam przygotowującej tę uchwałę, proszę pana. Ja tu nawet się zastanawiam, w ogóle nie była wcześniej przygotowana, ponieważ nie mam tej wiedzy i nie wiem. Czyli mogła być przygotowana.
była przygotowana uchwała, no sporo uchwał się często przygotowuje w trakcie obrad czy walnego zebrania, czy też konferencji. No właśnie, ale w czasie konferencji nie było o tym mowy, proszę pana. Proszę pana, dopiero proszę po pana nie wkładać świadkowi w jego wypowiedź. Pan się wypowiedział, że nie mam takiej wiedzy. Tą uchwałę przygotowała Komisja Uchwał i Wniosków, w której była właśnie pani Klim. Ona stwierdziła, że zeznając tu pod przysięgą, że to konferencja obrodów przygotowała. Właśnie, proszę pana, ja się... Tą uchwałę podjęła konferencja obrodów, proszę pana. To jak ja mogłem się odwołać, bo ponieważ ta uchwała dotyczyła mojej osoby, jak ja mogłem się odwołać od uchwały konferencji obrodów? Czyli przewidziana procedura odwołania się od uchwały, no nie wiem, tych delegatów tej konferencji? Uchwałę konferencji może zaskarżyć każdy z działkowców. Tu też nie przypominam sobie dokładnie, ale nie wykluczam takiej możliwości, że pan Dudek wystąpił o uznanie za nieważną konferencję i to było przy równocześnie badane również i uchwały, które... Nie, ale proszę pana, bo jeżeli zarząd podejmuje uchwałę, to ja mogę się odwołać od decyzji, od uchwały zarządu, ale po prostu... Tutaj ta uchwała konferencji była z tego powodu też niedopuszczalna, że nie przysługiwało prawa odwołania, proszę pana, bo ja mogłem tylko unieważnić konferencję. Dobrze, ale czemu przekonuje pan o tym świadka? Wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby pan o tym świadka przekonywał. I właśnie, proszę świadek pana, ja to zrobiłem. Wniosłem o uchylenie... Wysoki sądzie, mogę to jeszcze uzupełnić tu swoje... Proszę. No, chciałbym tu podkreślić, że to nie uchwała konferencji, nie konferencja ograniczyła pana Dudka w prawach członkowskich i w prawie użytkowania działki. No ale była inspiracją, jak wie pan. Takiego skutku prawnego nie wywołała ona. No to po co została podjęta? Natomiast taki skutek wywołała uchwała zarządu, którą pan Dudek skarżył i tak dalej, i tak dalej. Ale jednym słowem ta uchwała jednak dotyczyła mojej osoby, bo zarząd był zobligowany wykonać tą uchwałę, proszę pana. Czy zarząd miał tylko obowiązek zająć się tą sprawą? Zająć się tą sprawą. Wyraźnie nie stwierdzono, że zarząd ma obowiązek. Proszę? Tak jest napisane w uchwale. Pozbawić członkostwo pana Dudka, bo przecież zająć się sprawą w świetle prawa związkowego. Mógł udzielić upomnienia, mógł udzielić nagany. Czyli no, wykorzystać jakieś tam spektrum środków, tak? Statutowe. Wykorzystał pozbawienie członkostwa. Nie, proszę pana, pani Klimków tu stwierdziła i ma od pana inną interpretację. Ona stwierdziła, że w tej sytuacji było tylko możliwe skreślenie. A ta uchwała 16/2010 w paragrafie drugim pisze: zobowiązuje zarząd ROD Podzamcze w Wałbrzychu, aby w stosunku do Ryszarda Dudka podjął stosowne postępowanie określone w PZD. I pan twierdzi, że można było przyjąć naganę i tak dalej. Tak? Tak, no jeżeli uznałby zarząd pana postępowanie za... No to dlaczego nie upomniano mnie albo nie wezwano do zaprzestania pisania, tylko od razu, proszę pana, przystąpiono? Myślę, że to niedobre pytanie jest. Czyli jest taka gradacja środków, prawda? Nagana wezwanie do zaprzestania. Czemu pan to wyjaśnia? Czy to wynika z... Nie, no chcę potwierdzić to po prostu. No, bo pani Klimków, sekretarz od pana, stwierdziła, że tutaj jedyną karą było tylko kara skreślenia. I chcę wyjaśnić, czy było skreślenie, czy możliwe są inne... No, ale nie ulega wątpliwości, że w uchwale skreślono pana. No wiem, ale po prostu... Czy pan wie, dlaczego nie zastosowano lżejszych, że tak powiem, środków? Nie mam takiej wiedzy. Katalog kar określony w statucie... Czyli dopuszczalne są, tak? Inne. Tak, przewiduje te różne kary. A dlaczego podjęto taką? No, to nie mam wiedzy. Proszę pana, właśnie ja zaskarżyłem tą uchwałę i pan...
tu nie pamięta, ale właśnie przyznaje, że badał sprawę i nie znalazł podstaw do jej uchylenia. I ja, proszę pana, wystąpiłem do Krajowej Rady, czyli znowu do pana wystąpiłem, bo pan też jest w Krajowej Radzie, o uchylenie tej uchwały. I do dzisiaj wystąpiłem, proszę pana, no w 2010 roku. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi, proszę pana. Dlaczego? Ja mówiłem o tym, że zajmował się okręg, ale nie sprawa. No ale ja odwołałem się. Proszę pana, no ale jak świadek mówi, proszę, ja mówię... Ale nie interesuje mnie okręg. Ze względów technicznych proszę, żeby jak świadek mówi, żeby pan po prostu nie przerywał. No nie jest możliwe, protokół nie jest klasyczny, jest nagrywany. Te wypowiedzi się nakładają i potem nie można ich odsłuchać. Ja jednak wrócę, bo to jednak tutaj trochę przekłamanie się wkrada. Prezydium Okręgowego Zarządu zajmowało się sprawą zebrania koła, w której pan Dudek ma działkę, z wniosku pana Dudka o uznanie zebrania za nieważne. Natomiast już odwołania od uchwały o pozbawieniu członkostwa od uchwały zarządu już to nie leżało w kompetencji Prezydium Okręgowego Zarządu, a tym zajmowały się komisje rozjemcze, te nasze sądy koleżeńskie, Ogrodowa Komisja, Okręgowa Komisja i, o ile mnie pamięć nie myli, to chyba i Krajowa Komisja Rozjemcza. No to proszę pana, kłamie pan. Mam tutaj uchwałę numer 9/12/2010 Okręgowego Zarządu i w sprawie mojego odwołania z dnia 8 maja od uchwały 16/2010, czyli tej konferencji. I tutaj pan podejmuje uchwałę, jest proszę bardzo podpis Wincenty Kulik. Dlaczego pan tutaj kłamie sąd, proszę pana? Zajmował się pan tą sprawą. Niech pan nie zarzuca kłamstwa. Kłamie pan, proszę pana. No i pan bo pokazuje pan w tej chwili dokument, że zajmował się tym pan, bo ja zwróciłem się do okręgu, żeby uchylić tą uchwałę. I pan stwierdził właśnie, że nie ma podstaw. Dlaczego pan kłamie? My trochę przeskakujemy tak z uchwały zarządu o pozbawieniu. Nie mówimy o kole, tylko proszę pana. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę cały czas. Jeżeli chodzi o uchwałę konferencji i o uznanie, to jest uzasadnienie i nic ponad to uzasadnienie nie jestem w stanie podać więcej. Ponieważ czyli zajmował się pan, tak? Zajmowało się Prezydium Okręgowego Zarządu liczące 11 osób. No ale pan też się tym zajmował. Ja też się zajmowałem, no między innymi podpisałem. Dobrze, proszę pana, ja tą pana uchwałę zaskarżyłem do Rady Krajowej, czyli też do pana, bo pan też jest w Radzie Krajowej. Dlaczego, proszę pana, do dnia dzisiejszego nie rozpoznano tego odwołania? Zna pan temat, jest pan w stanie to dokładnie mogę wyjaśnić? Mogę powiedzieć, że ta uchwała była ostateczną uchwałą w toku całego, to znaczy w świetle statutu. Nie podlegała zaskarżeniu, nie dawała żadnej możliwości odwoławczej. Być może, że pan Dudek złożył skargę. Nie skargę, ja złożyłem odwołanie, proszę pana. Złożyłem odwołanie i pan tutaj... Czyli nie ma tej drogi odwoławczej, tak? Nie przysługuje od tej... To była uchwała podjęta chyba w drugiej instancji. Wysoki sądzie, pan tutaj cały czas się mija z prawdą, bo po prostu ja wniosłem odwołanie. I tutaj pan Kulik przesłał do Rady Krajowej to wyjaśnienie w sprawie tej, czyli toczyło się postępowanie. Panie Dudek, no ale w istocie... Czy to, czego dotyczą pana pytania i wypowiedzi świadka, skupia się na tym, czego dotyczy pana proces? Tak, dotyczy czyli tego właśnie czyli zakłamania funkcjonariuszy Polskiego Związku Działkowców. Proszę? Zakłamania działaczy Polskiego Związku Działkowców, bo nawet przed sądem tutaj opowiadają bajki, proszę pana. Dobrze. Tak, dobrze, proszę pana, twierdzi pan, że tu nie przysługiwało odwołanie, to... Ile szczebli odwoławczych jest w Polskim Związku Działkowców? Jest dwuinstancyjny szczebel. Proszę pana, ja przypomnę pana wypowiedź. Jest dwuinstancyjność, tak? Proszę mówić dość wyraźnie, żeby się prawidłowo... Dwuinstancyjny szczebel odwoławczy.
To jest jakaś dwulicowość, bo proszę pana, w Rzeczpospolitej, w artykule Krajowa Rada redaguje na artykuł Rzeczpospolitej, napisał tak, pan tak. Sprawa taka nie kończy się więc wraz z zastosowaniem sankcji, gdyż działkowiec ma jeszcze 3 instancje odwoławcze w ramach związku, a następnie może dodatkowo zaskarżyć decyzję do kolejnych instancji Sądu Powszechnego. To proszę pana, ile tych instancji jest? Raz pan mówi 2 przed sądem, a do Gazety Rzeczpospolitej mówi pan 3? Tu mówimy o uchwale prezydium. Natomiast i w postępowaniu odwoławczym również są 2 instancje. Ponadto przysługuje skarga do prezesa związku bądź do przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczych. Przewodniczącym w tamtym czasie była pani Ochrymiuk? Tak, pani Ochrymiuk była. Dobrze użyłam nazwiska, tak? Tak. Jak się nazywała ta pani? Tak, przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczych. Dobrze, proszę pana, panie Dudek, proszę dalej się posuwać. Nie cytować nam artykułów Rzeczpospolitej, bo naprawdę zupełnie zbędnie przedłuża. No chodzi o pokazanie dwulicowości, proszę pana, Wysoki Sądzie Świadka. Bo co innego opowiadają, co innego robią po prostu. Proszę pana, jestem działkowcem i mam prawo właśnie według mojej interpretacji przepisów brać w najważniejszych zebraniach ogrodu po to, by na przykład kandydować, bo na przykład chcę i tak dalej. Ale mniejsza z tym, raz mi zablokowano wejście przez policję, na drugi raz pan Paprowski postawił 2 bojówkarzy, to jest takich działkowców, którym on tam płaci z kieszeni i tak dalej, są do jego dyspozycji. Czy postawienie bojówkarzy, żeby bronili wstępu na zebranie ogrodów, to jest działanie statutowe? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie ci działacze czy funkcjonariusze Polskiego Związku Działkowego tam zostali ustanowieni? No, raczej uchylam się od oceny decyzji podejmowanych w tym zakresie. Natomiast potwierdzam, że udział w konferencji mają delegaci. Jeżeli taka forma miała zabezpieczyć prawidłowy przebieg konferencji przed udziałem osób postronnych, no trudno byłoby zarzucić, że niewłaściwie działał zarząd. Czyli akceptuje pan bojówkarzy, tak? To są pana nazewnictwo ma. No a jak inaczej? Proszę dalej. Nie byłem świadkiem tego zdarzenia. Nie wiem o żadnych bojówkarzach, to pan tak twierdzi. Ja tylko mogę stwierdzić. No to pan jako organ nadzoru powinien zadziałać, proszę pana, bo jaki charakter organizacja ma? Otwarty czy zamknięty? Proszę pana, proszę dalej. Dobrze, proszę pana, teraz kilka pytań dotyczących właśnie tej uchwały 73/2010 zarządu o pozbawieniu mnie prawa użytkowania działki. Proszę pana, w uzasadnieniu tej decyzji na pan Paprowski, bo to on jest autorem tego, napisał taki zarzut. Bezpodstawnie zarzuca zarządowi ogrodu nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zabezpieczenia ogrodu. Czy to jest podstawa do skreślenia z Polskiego Związku Działkowego? Trudno mi powiedzieć, ponieważ to jest wyrwany jakiś fragment z uzasadnienia. Nie, no to jest całe uzasadnienie tego punktu. No. Nie do mnie należała ocena tutaj i badanie zgodności z prawem tej uchwały, a tego się nie podejmuje w chwili obecnej przed sądem. Proszę pana, czy ten ogród jest prawidłowo zabezpieczony? O tym decydują działkowcy na walnym zebraniu, bo to, czy ma być tak, czy inaczej. Ogrody w Polsce są w sposób rozmaity zabezpieczane. Są ogrody zamykane, gdzie wszyscy działkowcy dysponują kluczami, są ogrody, w którym jest ochrona zatrudniona, monitorowana. Połączone to są z olbrzymimi kosztami. Znam ogrody, gdzie rocznie działkowcy na ten cel płacą po kilka tysięcy złotych, ale zawsze decydują działkowcy na walnym zebraniu, w jakiej formie i jakim kosztem ma ich ogród być chroniony.
Jeżeli chodzi o ogród Podzamczy, no ta sprawa była dyskutowana i przedmiotem konferencji, ale no, nie potwierdzono pana oczekiwań, żeby były bramy zamykane, żeby ogród był monitorowany, że była ochrona zabezpieczona na ogrodzie, bo z tego, co gdzieś tam czytałem, do tego pana również wnioski zmierza. Nie, proszę pana, zna pan uchwałę Rady Krajowej 18 tak. przez 2002 w sprawie funkcjonowania ogrodu. Jak powinien być ogród wyglądać? Czy powinien być ogrodzenie i bramy? Mówię o podstawowym zabezpieczeniu, proszę pana. Nie mówię o monitoringu, bo to rzeczywiście może decydować walne zebranie, bo to są koszty. Ja mówię o podstawowym zabezpieczeniu. Ogrodzenie, furtka i bramy. Czy to istnieje w Rod Podzamcze, proszę pana? Widział pan ten ogród? Są na filmach. Według stanu obecnego nie wiem, czy są zamykane bramy, czy nie, ale jeżeli taka wola jest, ogród Podzamcze jest specyficznym ogrodem. Nie chcę tu ani usprawiedliwiać z ogrodu, ani usprawiedliwiać decyzji z działkowców, jakie podjęli na konferencji, ale specyficzny ogród ze względu na to, że to jest 2600 działek. Na jakim obszarze? Na obszarze około 120 hektarów. Przebywa na tym ogrodzie nierzadko kilka tysięcy osób i zamykane, przynajmniej tak jeden z delegatów w dyskusji podnosił sprawę, że zamykanie ogrodu przy takim zbiorowisku ludzi często mogło być wyjątkowo niebezpieczne skutki rodzić z tego względu, że nawet pogotowie miałoby problem z dojechaniem w sytuacjach różnych. Na przykład pogotowie, straż pożarna i tak. temu podobne. No i że uzasadniał, że więcej to przyniosłoby szkody niż pożytku zamykanie, ponieważ przed złodziejami na dobrą sprawę to trudno się zabezpieczyć, zamykając bramę czy furtkę. Bro, proszę pana. To, właśnie, to nie jest mój pogląd, tylko tu relacjonuję. Mój pogląd jest taki, że ten ogród wygląda na zdewastowany, opuszczony i jak ja nagrałem w tej chwili film, to działkowcy mówią, że w tym ogrodzie nie ma zarządu i komisji rewizyjnej, proszę pana. Taka jest ocena. Dobrze, czyli generalnie to poczekamy jeszcze rok, te bramy rozpadną, ogrodzenie i tak będziemy prowadzić rodzinny ogród działkowy, to jest zgodne z przepisami. Proszę pana, proszę skupić się na meritum sprawy. Dobra, proszę, dalej idziemy, proszę pana. W tej uchwale zarząd pisze, że świadomie, wadliwie interpretuje przepisy związkowe i to jest podstawa według pana do skreślenia z listy członków KZDD? Jeszcze raz, no, nie ja uzasadniałem, nie ja dokonywałem oceny i tutaj się też nie podejmuję stwierdzić, czy to jest... No ale pan jako wiceprezes Związku Działkowców uważa to jest taką decyzję za prawidłową, za prawidłowe takie uzasadnienie, czy nie? Dlaczego się pan zajmowały dopyla? Się tym organy niezależne od ode mnie, od okręgowego zarządu. W Okręgu Sudeckim mamy 150 ogrodów działkowych położonych na 7 powiatach. Te problemy w ogrodach no, są najrozmaitsze i trudno, żebym ja dokonywał oceny i w stanie podjąć w każdym przypadku ocenę uchwał podejmowanych przez organy tych ogrodów. Jeżeli no, nie ma bezpośredniego obowiązku w postaci tejże odwołania tego rozpatrywania. W tej uchwale też zarzucono mi, że kłamie, że prezes zarządu chce nasłać na działkowców policję w celu karania za wjazd samochodami na teren ogrodu, a nie w celu łapania złodziei. To jest podstawa do skreślenia? Podobnie jak w poprzednich stwierdzeniach, no, trudno mi się ustosunkować do tych postawionych panu tytułu. Nie, no ale czy to jest naruszenie statutu? Jeżeli tak, to w jakim punkcie, proszę pana? Bo to rzekomo ja łamałem statut i tak dalej i działałem na szkodę. To czy to jest działanie na szkodę? Moja ocena jest tutaj chyba bezprzedmiotowa ze względu na to, że zajmowały się tym inne organy związku i nie podejmuje się tutaj recenzowania. A tego oczekuje, widzę pan. Proszę pana, w ostatnich dniach po raz kolejny miała miejsce fala włamań. Jednego dnia 30 altan zniszczono.
I proszę pana, tutaj jest kolejne uzasadnienie. Zachęcał poszkodowanych przez kradzieże działkowców do zgłaszania szkód, które to grupa ta przedstawi w postępowaniu karnym przeciwko zarządowi ogrodu o odszkodowanie. Czy to jest podstawa do skreślenia, proszę pana? Jeżeli taki fakt miał miejsce, to na pewno jest to jakaś naganna podstawa. Natomiast ponieważ zarząd ogrodu ani związek nie odpowiada za szkody, które działkowcy ponoszą na swoich działkach na skutek kradzieży, dewastacji i tak dalej, ponieważ to działkowiec ma we własnym zakresie zabezpieczyć swoje mienie na działce w różnej postaci, jakie uzna za niezbędne. Tak. Jeżeli rzeczywiście by pan takie wieści rozgłaszał, no to, to byłoby to trochę, myślę, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. No, ja twierdzę, odpowiedzialny zarząd i pozostaje skarżyć ten zarząd o odszkodowanie. Proszę pana, to kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w ogrodzie? Działkowy czy zarząd? I kto za to bierze pieniądze? Według statutu. Za bezpieczeństwo? Nie wiem, ja tu tak, przepraszam Wysokiego Sądu, czy ja mam tak tu odpowiadać bezpośrednio panu Dudkowi. No ale wobec tego skończę. Za bezpieczeństwo ogrodu decydują, jaką formę tego zabezpieczenia tego bezpieczeństwa, to decydują dla działkowcy na walnym zebraniu, tak jak mówiłem. Tak, ale walne zebranie tego... nie podjęło decyzji, żeby nie zamykać ogrodu, rozebrać ogrodzenie i tak dalej. Jakie środki działkowcy, jakim kosztem, w jakiej wysokości ogrodu? Już się pan wypowiadał szeroko, jakie jest możliwości. Łącznie ze ścisłą ochroną, monitoringiem bardzo kosztownymi. Tak. Teraz kolejna podstawa do skreślenia i zakazania uprawy ogrodu. Kierując się osobistą niechęcią do zarządu oraz do przepisów w zakresie przeprowadzenia zebrań i tak dalej. Proszę pana, czy jakaś niechęć do przepisów, a w ogóle czy działkowiec może mieć chęć zmiany przepisów albo zgłosić postulaty? No ale czemu pan pyta o to, co... No to nie, no pytam się, bo to jest podstawa do skreślenia tutaj, faktyczna, nie wydumana. Czy to jest zgodne z przepisami, proszę pana? To było przedmiotem oceny organów odwoławczych. To jest komisji rozjemczych i trudno mi w tej chwili nawet się opowiadać za te organy, czy jak one oceniły akurat ten zarzut, czy słuszny, czy dający podstawę do podjęcia takiej decyzji, a nie innej. I nie mnie o tym mówić i dokonywać ocen. Tutaj też jest taki zapis, że świadomie kłamie, zarzucając prezesowi zarządu, że unieważnił jego mandat delegata. Właśnie pan się tym zajmował, proszę pana. Dlaczego nie przesłuchał mnie pan? Bo ja bym panu powiedział, że tam nie było głosowania właśnie przeciwko mnie, tylko tam kto za i później wybrano 11 osób. Później ja byłem tym 11, którym miał właśnie najmniej, ale żeby umożliwić mi wejście na konferencję, to jeden z działkowców zrezygnował i byłem 10 delegatem, proszę pana. Jak pan badał tę sprawę, dlaczego pan mnie nie przesłuchał w tej sprawie? Ja bym panu wiele rzeczy ciekawych powiedział, co pan Paprocki ma na sumieniu. Tylko zobaczył pan protokół pana Paprockiego i stwierdził, że wszystko jest ok. Nie zupełnie to tak było. Przesłuchał mnie pan? Bo o to pyta. Nie, no nie przesłuchał pan, jak świadek powiedział na początku, że widzi pana dziś po raz pierwszy, no to chyba w tym się mieści jakaś odpowiedź, że pana nie przesłuchiwał. Ale mogę tu zająć stanowisko. Proszę? Mogę tu zająć stanowisko. No proszę bardzo, ale powołałem 3-osobową kontrolę dla zbadania tych zarzutów, które postawił pan Dudek. I ta komisja, badając sprawę, nie potwierdziła tych zarzutów pana Dudka. No ale czy ta komisja rozmawiała? Proszę, żeś pan nie wiem, czy rozmawiała, czy próbowała z panem się rozmawiać, skontaktować. Dlaczego się nie skontaktowała? No trudno mi powiedzieć. Natomiast nie potwierdziła i nie stwierdziła wadliwego przeprowadzenia głosowań. Wręcz... No ale na jakiej pan podstawie twierdzi, że nie było nieprawidłowości, skoro po prostu słuchano tylko jednej strony, proszę pana? Na podstawie wyników badań. Protokół. Nie badań, tylko przesłuchania pana Paprockiego. Jest protokół sporządzony zarówno przez komisję, badali
protokół z przebiegu zebrania, rozmawiali z prowadzącym zebrania i z osobami uczestniczącymi w zebraniu i na tej podstawie no, stwierdzili, że przebieg zebrania był prawidłowy, jak również i wyboru i dawało podstawę. No, czyli przeprowadzono sąd kapturowy, bo ja nie miałem prawa głosu, tak? I spotkania się z tą komisją, proszę pana. Tak działacie właśnie, dlatego upadliście w tej chwili, proszę pana. Bo nikt już na zebrania Polskiego Związku Działkowego nie chodzi. A właśnie odnośnie tego zabezpieczenia, proszę pana. Pan Paprocki i zarząd i pan jako wiceprezes, ten ogród nie jest zabezpieczony przez to, że tam nie ma gospodarza wyznaczonego rejonu i nie ma przewodniczącego koła, czyli po prostu faktycznie Polski Związek zostawił to ubiorowi ten ogród i dlatego jest tak dewastowany. Dlaczego tam nie ma ten w tym ostatnio, co miało miejsce w rejonie gospodarza, w ogóle funkcja gospodarzy w tym ogrodzie nie jest obsadzona. Jest coś, no ma pan jakieś... To wykracza poza moją wiedzę. Ja nie zarządzam bezpośrednio ogrodem pod Zamcze, nie mam bieżącego rozeznania. No ale ma to wpływ na bezpieczeństwo ogrodu, jeżeli nikt się tym ogrodem nie zajmuje? No trudno mi przede wszystkim trzeba by potwierdzić, taki fakt ma miejsce, a nie mam żadnych podstaw, żeby potwierdził to raczej... To proszę obejrzeć na YouTube wandalizm Rod pod Zamcze, to się pan przekona. Albo proszę zadać pytanie panu Paprockiemu. Proszę pana, nikt nie chce z panem Paprockim już współpracować. Proszę pana, proszę oszczędzić nam naprawdę zbędnych komentarzy. Proszę pana, tutaj anonimowy działkowiec wystąpił do prezesa Kondrackiego i napisał o szeregu patologiach w okręgu sudeckim. Czy pan wie, kto jest autorem tego pisma? No tych różnych anonimów w paszu chwili bywa dużo i nie wiem, o jakim pan w ogóle mówi. No nie, to pani Kulik stwierdziła, że to ja napiszę. Że tutaj piszą o pana kochance, że ona tam zatrudniła syna. To pytanie, panie Dudek, proszę stanowczo zająć się czym innym. Nie no, to jest ważne, że Wysoki Sądzie, bo pani Kulik stwierdziła, że ja jestem autorem tego pisma. To pismo poszło do prezesa Kondrackiego, czyli do Rady Krajowej. Pan jest ciałem tego, czyli to pismo musiało być rozpatrywane na Radzie Krajowej. Wypowiedziałam się, panie Dudek, proszę odłożyć to pismo i zająć się czym innym. Proszę pana, to jest zdjęcie z libacji alkoholowej, którą urządzono z okazji Dnia Działkowca we wrześniu ubiegłego roku. Tu pani zamroczona alkoholowa jest pani Klimków. To zdjęcie upublicznił pan Paprocki. Czy to jest działanie w interesie Polskiego Związku Działkowców? Są dwie butelki wódki, koniak, likier. To była jakaś libacja? Co to było za zdarzenie? Ja po upublicznieniu przez pana Dudka zainteresowałem się sprawą z informacji, jakie uzyskałem. To już było po tej uroczystości działkowej. Po dniu działkowca zebrała się tam grupka ludzi przy kawie i przy jakimś alkoholu siedzieli. Ale to nie można uznać, że to były, polegały na tym obchody Dnia Działkowca, bo... No działkowcy nie byli zaproszeni, proszę pana. Nie było informacji, tylko działacze i ci, którzy zostali nagrodzeni. Obchodów Dnia Działkowca nie było, proszę pana. To już... Była impreza zamknięta, żeby podziękować swoim po prostu poplecznikom i tak się zakończyło. To odpowiedź na to pytanie to ewentualnie pan Paprocki. No ja wiem, ale mi chodzi o odpowiedź, bo to nie ja upubliczniłem, proszę pana, to pan Paprocki to upublicznił w internecie. Ja mam od niego to. Zamykam ten temat dalej. Proszę. Czy to jest działanie na szkodę działkowców? Dlaczego pan nie podjął jakichś działań? Zebranie grupy ludzi, które tak. Tutaj u tego. Uważa pan za działanie na szkodę działkowców? Nie, upublicznienie zdjęcia z libacji alkoholowej. Na stronie rodzinnego ogrodu działkowego pod Zamcze, bo to jest zdjęcie z rodzinnego ogrodu działkowego, ze strony rodzinnego ogrodu działkowego pod Zamcze.
To nie była uroczystość Dnia Działkowca. Nie, no to było impreza. Dobrze, tym bardziej zamykam ten temat, bo znowuż panowie ze sobą dyskutujecie. Zamiast, To było na stronie, zdjęcie ze strony Rodzinnego Ogrodu Działkowego z imprezy pod tytułem Dzień Działkowca. Czyli nie podejmie pan żadnych działań wobec pańskich dwóch. Ma pan jakiś komentarz dalszy na ten temat, czy zamykamy ten problem? Nie mam komentarza. Proszę pana, minister transportu, a w zasadzie podsekretarz stanu Piotr Styczyń wysłał omyłkowo pismo i ono trafiło do pana Paprockiego. I następnie państwo zrobiliście taką medialną szopkę i zaczęliście szkalować moją osobę i tak dalej. Wypisywaliście na swoich stronach ogrodu, okręgowego zarządu i Rady Krajowej o jakimś Ryszardzie D. Kto to jest Ryszard D, proszę pana? Nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. Czy to ładnie tak pisać o kimś Ryszard D, proszę pana? Słyszał pan o jakichś wyrokach wskazujących albo się, że ja siedziałem i tak dalej, proszę pana? Nie znam. No to dlaczego pan, jak mnie pan nie pisał? Tutaj też jest stanowisko Wincenty Kulik i Henryk Ziomek, proszę pana. Stanowisko prezydium okręgowego zarządu sudeckiego PZD w sprawie pisma skierowanego do grupy niezależnej ROK pod Zamczy. I tu pan się wypisuje i tak dalej. To było pismo skierowane do wiceministra infrastruktury. No, nie do pana. Jeżeli chodzi o tę korespondencję, bo pan posługuje się adresem mailowym, który sugerowałby, że to jest adres mailowy Rodzinnego Ogrodu pod Zamczym, stąd mogą taka pomyłka ewentualnie nastąpić. No tak, ale jeżeli się dostaje cudzą korespondencję, to proszę pana, co się robi z cudzą korespondencją? Albo zwraca do adresata, albo przekazuje, proszę pana. Zawłaszczyliście. Czy to jest zgodne z prawem działanie po prostu, przejęcie cudzej korespondencji i albo rozpowszechnianie tej korespondencji? Myślę, że to nie oszczędza. Tym bardziej, że to nie ja przejąłem tą korespondencję i nie do mnie była. No tak, ale pan później rozpowszechniał i zajmował stanowiska, proszę pana. No to proszę powiedzieć, jakie były motywy tego zajęcia stanowiska albo wypisania o działkowcu Ryszard.D. Jakie jest pana konkretne pytanie, proszę? No, zadałem pytanie. Proszę o uzasadnienie tego stanowiska. Jakiego stanowiska? No w sprawie tego zarzutu, że przejęto moją korespondencję po prostu. Dobrze, zamiast... ta sprawa nie ma znaczenia dla pana sprawy, którą pan wytoczył. Proszę dalej. Ale ja chcę właśnie dokończyć odnośnie tej korespondencji, bo na stronie Rady Krajowej napisał pan między innymi, bo pan jest członkiem Rady Krajowej, że bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji i tak dalej o uchyleniu, pozbawieniu mnie prawa użytkowania działka były pomówienia wysuwane przez pana Ryszarda.D początkowo pod adresem zarządu, a później również wobec całego PZD. Czyli to była faktyczna podstawa skreślenia mnie z listy członków PZD? To była krótka informacja, to nie było przytoczone ani uzasadnienie, ani też nieuzasadniono pana odwołania, ponieważ to jest zawarte w uchwale zarządu. No ale nie, tutaj pisze, że bezpośrednią przyczyną były pomówienia. Proszę pana, jeżeli ja pana pomawiam, a pan zajmuje stanowisko, to pan wykorzystuje to stanowisko przeciwko mnie, czy po prostu pan wszczyna pozew cywilny, jeżeli pana rzeczywiście pomawiam? Czy prawidłowo tutaj właśnie pan Paprocki postąpił, bo on wykorzystał zajmowane stanowisko? Jaka jest pana odpowiedź na to? Proszę krótko zwięźle. No raczej trudno mi odpowiedzieć, co, tym bardziej, że to się nie wiąże bezpośrednio ze sprawą pozbawienia pana członkostwa.
No to się wiąże, proszę pana, bo to jest podana przyczyna. Bo ja chcę ustalić tą przyczynę, co było powodem i nie mogę ustalić, bo pan tutaj nie chce zająć stanowiska, czy to, że wadliwie interpretowałem przepisy, czy pomawiałem i tak dalej. Czyli w sumie nie wiadomo, tak? Dobrze, proszę pana. Czy interes polskiego, jaka jest gradacja wartości według pana, bo w moim mniemaniu jest tak, są działkowcy i ich ogrody, a Polski Związek Działkowy to jest tylko struktura. Czy interes tej struktury jest ważniejszy od interesu działkowca? Uchylam to pytanie. Dalej proszę. Nie rozumiem tego uchylenia, Wysoki Księdze. To jest ważne po prostu. No i jeszcze tak na chwilę chciałbym wrócić właśnie do tego zebrania koła. I proszę pana, ja zwróciłem się do komisji rewizyjnej w tej sprawie. I tutaj pan Demczak, zeznając, stwierdził, że takiego wniosku ode mnie nie otrzymał. Ja dwukrotnie taki wniosek składałem. Czy pan wie o tym, wiadomo panu coś o tym, że w tym zarządzie dokumenty po prostu są niszczone albo nie odpowiada się na wnioski działkowca? Nic nie wiem, nie mogę tego zaprzeczyć, ani potwierdzić. Nie nadzoruję również okręgowy zarząd działalności komisji rewizyjnej, czy też rozumiem. Wysoki Sądzie, ja bym tak na 5 minut prosił, żeby może przeciwnik zadał kilka pytań, a ja tu jeszcze przejrzę dokumenty po prostu, bo tak jak mówię, po raz kolejny sąd wybił mnie z rytmu i w tej chwili potrzebuję chwilę, żeby przejrzeć tutaj notatki, co jeszcze zadać i jakie pytania zadać. No ale to tak jakby pan przejmował troszeczkę rolę sądu, no. No to jak nie, to chwilę to potrwa, ja tu przejrzę po prostu. No dobrze, bo może pan już wyczerpał spektrum pytań. No to właśnie chcę przejrzeć tutaj moje notatki. No dobrze. Jakie przeciwnika pytania? Ja nie mam pytań, Wysoki Sądzie, do świadka. A pan prezes ma jakieś pytanie? Nie mam. Też pan nie ma pytań, tak? Jak pan widzi, przeciwnik jakoś nie ma pytań. Proszę pana, tutaj... Proszę powodę. No bo mówię, ja rozumiem, jak już wcześniej zresztą powiedziałam, że od niezawodowych pełnomocników sąd nie oczekuje jakiejś takiej, no... wielkiej precyzji i rozumiem, że pytania zahaczają o sprawy natury ogólnej, ale one nie mogą dotyczyć funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców w ogólności. Tylko mają mieć związek z pana konkretną sprawą dotyczącą pozbawienia pana członkostwa w Polskim Związku Działkowców. Ale właśnie krytyka tego doprowadziła do podjęcia tej uchwały. Dlatego trzeba krytyka właśnie Polskiego Związku i funkcjonowania z mojej strony doprowadziła do tego, że podjęto taką uchwałę i dlatego trzeba w tym procesie tą proszę pana, ten proces nie jest po to, żeby uzdrowić struktury Polskiego Związku Działkowców. Niestety, czy może i ale pokazać jego funkcjonowanie właśnie, bo to wszystko będą działkowcy słyszeć, Wysoki Sądzie. To jest proces jawny. Ale ja już nie widzę wielkiego szczęścia po stronie działkowców w obecnej, że tak powiem, rzeczywistości, takiego zawieszenia. Dobrze właśnie, bo tu już znalazłem jedno pytanie, które pominęło. Proszę pana, zarząd podejmując uchwałę o skreśleniu z listy członków, był nieukonstytuowany, bo jego prezes zrezygnował z funkcji. Jaka jest procedura, proszę pana? Czy pierw zarząd powinien wybrać prezesa i podjąć tą uchwałę, czy po prostu wiceprezes może samoistnie sobie prowadzić, kierować
zarządem i właśnie podejmować taką uchwałę. Jeżeli tak, to kogo wtedy ten wiceprezes zastępuje? Wakat? W przypadku rezygnacji prezesa, no niejako automatycznie obowiązki przejmuje wiceprezes. Taka dekompletacja zarządu nie powoduje zawieszenia działalności zarządu ogrodu. Zarząd funkcjonuje nadal, ma obowiązek podejmować wszystkie sprawy leżące w zakresie jego kompetencji. I tutaj, jeżeli to w okresie tym, kiedy prezes zrezygnował, podjęto pana, w pana sprawie uchwałę, myślę, że to nie jest bardzo. Nie narusza postanowienia statutu. No to kogo ten wiceprezes zastępował wtedy? Pełnił obowiązki w miejsce prezesa. Gdzie, proszę wskazać przepis taki statutu, gdzie jest to, że wiceprezes wtedy pełni obowiązki? Wszelkie decyzje podejmuje prezes bądź jego zastępca. Statut przewiduje takie sytuacje. No jeżeli jest prezes, to zastępca może... Przynajmniej z jednym z członków zarządu. Jeżeli jest prezes chory i tak dalej, to wiceprezes go zastępuje, to albo wyjechał, to jest oczywiste, ale jeżeli go nie ma, proszę pana, to nie ma tutaj w statucie, bo statut wyraźnie stanowi, że pracami zarządu kieruje prezes. To wewnętrznie organizacyjna sprawa zarządu jest i najprawdopodobniej... Czyli to dla pana bez znaczenia, czyli w ogóle to mógł wiceprezes do końca kadencji. Nie ma znaczenia, żeby zarząd funkcjonował jako organ, żeby wypełniał swoje obowiązki. Zapewne w momencie rezygnacji zarząd ogrodu na powinien się ukonstytuować. Decyzję kierował będzie zarządem do czasu wyboru nowego prezesa, wiceprezesa. Zapewne tak to było. Nie było tak, proszę pana. Takiej uchwały nie podjęto, tylko wiceprezes samoistnie, proszę pana. Ale dlaczego przekonuje pan o tym świadka? Wydaje mi się, że w razie czego powinien pan przekonywać o tym sąd. No to ja właśnie wykorzystuję świadka, żeby uzmysłowić sądowi, że tu jest wszystko nielegalnie. Tak pasuje, jak działaczom po prostu pasuje. A statut to nie ma żadnego znaczenia, bo formalizm jest jakiś, prawda? Jeżeli pisze w statucie, że pracami zarządu dobrze, kieruje prezes, to prezes. A jak go nie ma, to jest wakat i trzeba go uzupełnić. Czyli proszę pana, ważniejszą sprawą było skreślenie działkowca niż ukonstytuowanie się tego zarządu, tak? Nic nie mogę na ten temat powiedzieć, bo nie mam więcej. Proszę pana, tutaj wezwano mnie ostatnio do zapłaty zaległej składki i grożono windykacją, proszę pana. A poprzednio pan Paprocki ustanowił windykatora i udostępnił mu, proszę słuchać działkowcy, dane osobowe działkowców zostały udostępnione firmie zewnętrznej. Co pan na to? Nie wiem. Proszę pana, ja informowałem okręgowy zarząd, że tutaj działa komornik. Trzeba byłoby ewentualnie jakąś tam szerszą wiedzą, to musiał się wiedzę uzbroić. Ja pana informuję i pani Klimków tu zeznała, że pan Paprocki wynajął firmę windykacyjną i między innymi działacze chodzili i zbierali od działkowców po 40 zł dodatkowo. Czy to jest działanie zgodne ze statutem? To chyba nie działo się za czasów pana Paprockiego. Nie, no właśnie za czasów pana Paprockiego. W każdym razie obowiązkiem zarządu jest realizować plany finansowe, zbierać składkę. Statut nie określa, w jaki sposób ma się to odbywać. Nie, proszę pana, statut określa. Dobrze, proszę dalej, już. Czy właśnie chcę wyjaśnić tutaj przepisy statutowe. Jeżeli ktoś ma długi, to statut przewiduje, proszę pana, wezwanie go do zapłaty odsetek, a jeżeli długotrwale się uchyla, to podejmuje się uchwałę o skreśleniu go. Czy tak? A nie wynajmuje komornika, straszy się działkowców i tak dalej. Różne są... Nie różne, proszę pana, czy statut przewiduje funkcjonowanie windykatora i komornika? Na jakiej podstawie to ustanowiono? Przede wszystkim w takich przypadkach zarządy ogrodów najczęściej występują do sądu w postępowaniu uproszczonym o wydanie nakazu zapłaty składki, a później egzekwują te nakazy
poprzez komorników, firmy windykacyjne, no, w każdy inny sposób skuteczny. Nie, tutaj proszę pana, żadnego sądu, żadnego nakazu nie było, proszę pana. A w ogóle, czy można nawet sądownie, na jakiej podstawie, proszę pana, statutowej? Uchylam to pytanie, nie ma związku z pana procesem. No właśnie, odnośnie finansowania, proszę pana, czy ustanowienie radcy prawnego w tym procesie to jest naruszenie statutu i preliminarza kosztów, czy nie? Bo działkowcy na to nie wyrazili zgody, żeby pan Paprocki tutaj za nasze pieniądze działkowców procesował się z działkowcem i wykorzystywał pieniądze przeciwko działkowcowi. Czy jest to naruszenie preliminarza finansowego i wykorzystywanie środków na cele pozastatutowe? No tak, na gorąco myśląc, nie jest naruszenie przepisów, ponieważ działkowcy uchwalili plan finansowy na dany rok, a realizacja w ramach tego planu wydatków finansowych to jest obowiązek zarządu ogrodu i on podejmuje decyzję, na co może... Nie, no to właśnie plan finansowy musiałby przewidywać, że pan Paprocki będzie wydawał pieniądze na radcę prawnego. Proszę pana, na zabezpieczenie ogrodu nie ma pieniędzy, na prawnika jest. Uważa pan to w porządku? Uchylam to pytanie i ten komentarz. Proszę dalej. Proszę pana, czy na tle tych wszystkich zdarzeń jest coś, co chciałby pan powiedzieć, o co nie pytałam ja? Ani nie pytały strony, bo myślę, że będziemy zmierzać w kierunku zakończenia pana przesłuchania. Myślę, że proces dotyczy, żeby była zgoda jasność, pozbawienia członkostwa pana Ryszarda Brudka myślę, że to, co było w mojej wiedzy, to przekazałem Wysokiemu Sądowi i nic więcej nie mam do dodania. Proszę pana, na jakiej podstawie Polski Związek Działkowy atakuje organy państwa, zarzuca na przykład Najwyższej Izbie Kontroli działanie bezprawne albo Trybunałowi Konstytucyjnemu? Czy Związek ma prawo występować przeciwko organom państwa? Uchylam to pytanie. Jesteśmy tutaj w innym celu niż kontrola aż tak daleko posunięta. Jeżeli nie ma pan pytań w związku ze swoją sprawą, to... To jest cały czas moja sprawa, bo ja właśnie wyjaśniam wszystko, podstawy prawne i funkcjonowanie, pokazuję, jak działa Polski Związek Działkowców. Za to jestem tu przez tą strukturę w tej chwili na marginesie tego ruchu, co oczywiście bezskuteczne, ale trudno. Zastanowię się, Wysoki Sądzie, co dalej z tym zrobię. Dobrze, sąd postanowił zakończyć przesłuchanie świadka. Jak pana jest? Wincenty. Dobrze. Zatem zarządzam krótką 10-minutową przerwę, za chwilę będziemy kontynuować proces. Dziękuję bardzo.